przypomniało mi się, że prowadziłem kiedyś tutaj testy, czy nie, badania naukowe. Badania naukowe nad porożem jelenia. W jaki sposób to poroże jest zjadane przez inne zwierzęta. Fajne okoliczności przyrody tutaj. Okoliczności przyrody takie trawiasto-łąkowe. Fajnie to wygląda. Jest dobra pogoda. No idzie się tak, powiedziałbym, średnio, lekko. Teraz się zastanawiam, w którą stronę pójść, żeby znaleźć poroże do badań. Chyba w tamtą. I to jeszcze chyba kilka kilometrów. No także kawałek z buta. Przez chwilę myślałem, że to nie my. Słyszę to krzykliwy. A tak naprawdę to nie my. Woda z prądem go znosi, nie musi się zbytnio chyba wysilać. No i płynie bardzo szybko. O, tu było duże stado sikorek. Nie wiem, czy będzie je widać. A słychać starcującego łabędzia. Chyba ten, który płynął z prądem. Słychać kruka. Tylko nie wiem, czy ja już nie jestem poza miejscem, gdzie powinny być, gdzie powinno być to poroże. No chyba tak, będę się musiał wrócić. I całkiem przyjemnie chyba. I ciepło, jak na 31 grudnia. Kilka łabędzi. Ale chyba też nie ma, nie krzykliwe. Myślę, że mogą też wystartować, podobać się do lotu, tak jak wcześniej ten ich kolega. No tu jest niesamowity teren. Kawałeczek takiego terenu. Jakieś zadrzewienia dla ptaków. Bardzo ważne. Drapieżniki przez to nie mogą ich tak szybko złapać. W zimę, kiedy pożywienia brakuje i presja duża. Tutaj obiecane prawie wszystkie. Tu widać, że zejście do rzeki. A tutaj kolejna. Drzewo. Też obiedzone. Niestety trudno będzie znaleźć w tej trawie chyba to poroże, ale może jakoś się uda. Nie jest łatwo. Nie mam pojęcia, gdzie te byki wtedy walczyły i jeden prawdopodobnie podczas albo po walce podczas takiego tarzania się o ziemię, a złamał jeden opierak. Jest świeże poroże. Widać, że odłamane. Bo tutaj to ma takie jakby, no jeszcze
czerwone dosyć. I tutaj widać, że poporożem było ryte, bo są takie wąskie ślady. Czyli to może nie walczyły ze sobą, tylko może on sobie wydurnił się i sam sobie złamał. Fajnie ta łąka cała przez śnieg przygnieciona. Niestety nie będzie łatwo, ale myślę, że to jest gdzieś tutaj. No nie. Czyżby to to? Jest. Jest. Ogólnie to wygląda dobrze. Chyba nie jest obiedzone. Przynajmniej chyba z tej strony. Trochę się zielone zrobiło. A tamto nie wiem. Zaraz je spróbujemy przeanalizować i wyciągnąć wnioski naukowe. Tak wygląda poroże po odwróceniu na drugą stronę. Raczej nie widzę, żeby ono było jakoś mocno jedzone. Myślę, że po prostu od deszczu i wilgoci staje się coraz bardziej chyba miękkie. No, raczej nie widzę, żeby było objadane. Czy naukowa analiza potwierdzi, że jednak inne ssaki żywią się też wapniem zawartym w kościach i porożach? Na przykładzie tego oto tutaj eksponatu. No cóż, po przeanalizowaniu wyglądu, koloru, bez prób konsystencji i bez prób smakowych, niestety nie widzę wielu ubytków, co wskazywałoby na to, że no jednak w tym miejscu myszy polne na takiej łące albo nie znalazły jedzonka, źródła wapnia, albo może wapń gdzieś znajdują inny. Chociaż nie wydaje się, żeby tu gdzieś w bliskiej okolicy był inny, że akurat tego nie chcą jeść. No może po prostu im nie smakuje.